Witam Was ten piękny, słoneczny dzień. Jesteśmy na targach FIWE, największych targach fitnessowo-sportowych w Polsce. Oczywiście nie zabrakło nas tutaj. Jak zwykle jesteśmy, jak co roku, Iron Horse. Zajmujemy się czym? Produkcją najlepszych suplementów. Najlepsze sprawdzone składy. No i co? Co będę Wam opowiadał długo? Idziemy na targi. Zapraszam Was. Iron Horse Series. Zastanawiam się, co się z Tobą dzieje, jakie są Twoje plany? Od półtorej godziny sobie tutaj stoję i pstrykam fotki, także myślę, że pójdę w modeling. Bardzo ładnie, tylko nawet brodę przestrzygać widzę. Ja wyjątkowo wczoraj zdarzyło mi się, żeby wyglądać trochę w miarę cywilizowanie. Dobra, a powiedz mi, jak Twoje treningi, szykujesz się do czegoś? Ja całe życie się do czegoś szykuję, w sensie lubię być gotowy i lubię trenować, także to nie jest dla mnie problem. A do czego? No to mam nadzieję, że w najbliższym czasie się już okaże. No bo dużo się mówi o różnych opcjach, które są bardzo ciekawe, tak? To znaczy wiadomo, że KSW, tylko pytanie czy w październiku, czy późniejsze gale, ale mam nadzieję, że już w październiku. To jest siema. No widzę, że nie masz siły w ogóle. No słabo. A co, czemu tak się stało? Mało przed treningówki. Poczekaj, to jest białeczko? Masz białeczko. Na ratunek. Białeczko sobie wypijesz po... mam przed treningóweczkę. No proszę, najlepiej. Dobra, często ćwiczysz? Wiesz co, tak z 5 razy w tygodniu. Nie za dużo? Optymalnie. Wliczam basen też w to. A basen to aktywna regeneracja, nie? Dwa baseny? Jeden. Chodzimy zawsze na ten sam basen, pamiętacie? Mamy jeden basen. Jaki? No twój. A. Sytuacja, że narzekaliśmy, że brakuje nam tutaj ładnych dziewczyn, nie? W tym roku naprawdę są fajne dziewczyny u nas na stanowisko. Jak się napizgaliśmy tego kurwa wejścia od Iron Horse'a, to dziewczyny mówią, no to chodzę na sztywnym polu. To dziewczyny mówią pewnie, kurwa, kiedy nam jakieś tacy ładniejsi sportowcy się z twarzy trafią, i nie? Wszystkie dziewczyny, które robią zdjęcia, się ocierają. Jest fantastycznie. Ja nie wiem teraz, czy to dziewczyny tak działają, czy to ten testosteron tak podnosi tutaj, wiesz? Też nie wiem, Michale. W ogóle też z dupy, całkowicie z dupy. Słuchaj, to jest takie pytanie z dupy. Co sądzisz o tych wszystkich lalach, co pajacują na Instagramie? Te wszystkie, które wiesz co, nie wiem czy trenują, bo wiesz, może mnie skejtują, ja mam to w nosie, słuchaj. Wiesz, jakbym chciał kupić glonojada, to bym poszedł serdecznie do zoologicznego. Więc powiedz mi, co sądzisz o tym instagramowym boom po prostu udawania, jakby trenowania, jakby to jest jakieś pseudomoda. Co o tym sądzisz? Powiedz tak, jestem fanem kobiecej urody i imponuje mi, jak bardzo to oczywiście jest tego mnóstwo i to jest super. Fajnie patrzy na dobeczkę, ale ten przesyt i to, do czego to się sprowadza i to robienie na siłę jest jebanym dnem. Jest to śmieszne i wiesz, co jest najbardziej bolesne w tym, że możesz spotkać wartościową kobietę, ale popatrzysz przez pryzmat właśnie tego, co się dzieje w internecie. No i też spotykasz też mnóstwo dziewczyn, które kreują się na, tak się mówi, szanujące, tak? A wiesz, tak, ja nie jestem taka, ja nie będę taka. Jestem taka, ale ten Instagram wszystkim mówi. Najgorszy jest tego przesyt, że tego jest aż tyle, że to się robi tandetne i mało wartościowe. Ale to będzie dalej istniało, to będziesz to jest kobieca dupcia, stary, wiesz, co? Wchodzisz na Insta i masz fajną dupcią majteczkę, no to każdego to jara. Jest, i wiesz, co jest jeszcze najgorsze? Że krytykujemy to, a przecież to wszyscy uwielbiamy. No tak, wszyscy... Nie wiem, czy tępe dupy, które tak pierdolują, a chętnie byś jej podał, nie? I taka jest prawda, stary. Co powiesz nam o targach? Jakich targach? FIWE! Nie, zajebista impreza, wiecie. Oprócz tego, że mam okazję być na FIWE po raz kolejny, zazwyczaj w zeszłym roku byłem z Axą Fawy Sport na stoisku oczywiście najlepszej firmy suplementacyjnej Iron Horse Series, to jara mnie to, że oprócz branży sportów siłowych, fitness, doczekaliśmy się swojej hali dla sportów walki. I FIWE Fight Arena już taką wiesz, integralną imprezą. Mam nadzieję, że zostanie to na stałe w kalendarzu. Także jaram się, wiesz, i liczba osób, które w ogóle na tych wszystkich halach się przywijają, wczoraj, dzisiaj pokazuje, że wiesz, no jednak nie jest tak najgorzej z kulturą fizyczną w Polsce. Bardzo dobrze rokuje. Dobrałem ci wszystkie pytania.
temat wyczerpany. Dziewczyny... To są moje hostessy. O... Nie hostess. Słuchaj, do ciebie jeszcze wrócę. Słuchajcie, chciałem was zapytać jedno. W związku z tym, że wszyscy tutaj mamy coś wspólnego z siłownią, wasza lubiona partia mięśniowa, ale jeśli nie zgadnę, to nie nazywam się Jack de Paul, pośladki. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Zastanawiam się, gdzie największe chłopy stoją, no i znalazłem. Pan Klocek jeden, tak, Łukasz. Największy dojdzie za chwilę, poczekamy. Największy dojdzie za chwilę. Witamy serdecznie, witam, Łukasza. Witam. Kolega. Jesteśmy z nowym sprzętem na rynku. Tryon, firma, producent Hiszpania. Możecie wypróbować. Nie próbowałeś jeszcze. Wygląda bardzo fikuśnie. Bardzo. Tu mamy Pawła. Generalnie ja mam 1,90 m wzrostu, waży 120 kg. Jeżeli znajduję chłopa, który jest większy ode mnie, to naprawdę dziwi mnie to bardzo. Jaka twoja waga? 128 kg obecnie. Na całkiem niezłej formie. No, powiedzmy. A wzrostu ile? 1,95 m. Starty kiedy? W przyszłym roku, tak. Są w planach. A jak wyjdzie, to się okaże. Trenerem Pawła jest oczywiście Łukasz Kazimierczak, który jest trenerem zajebistym, więc jak wyjdzie na zawodach? Najlepiej. Zajebiście. Dziękuję ci bardzo. I zupełnie przypadkowe spotkanie, zupełnie przypadkowym... To jest nieprawdopodobne, jak słuchaj, to, reklama podprogowa. Tak, mieliśmy się zobaczyć na treningu, a ty ciągle wyjeżdżasz. Pamiętasz, że jak ja przyszedłem na matę, to powiedziałeś, że cię ręka boli. No dobra. Ale ty potem miałeś przyjść, to powiedziałeś, że jesz pizzę w Grecji. Tak było. No tak było. Tak było. A potem przez wakacje zjadłem tyle pizzy i wszystkiego niezdrowego, że teraz jestem przynajmniej kategorii wyżej od ciebie. Cholera, czyli muszę teraz ja zjeść trochę pizzy, żebyśmy mogli spotkać się w końcu na tym samym progu. Albo ja schudnąć. Wagowym. Niemożliwe. To raczej ja chyba nabiję wagę niż ty schudniesz. Reklama podprogowa. Słuchajcie, chciałem Jurasa zapytać, jakie tutaj znalazłeś najlepsze słodycze, jeśli chodzi o stoiska? Słodycze? Tak. Nie udawaj, nie wiem. Dostałem jakieś zdrowe, owsiane, te batoniki nie były dobre. Tak. Wiesz co, nie, tak naprawdę... Dobra, przepraszam się wtrącę. No tak, bo to jest zdrowe i on tego nie będzie jadł. On musi iść na pizzę z Pizzy Hut, bądź na burgera. Dementuję. Z burgera. Dementuję, od poniedziałku jestem już fit Jurasem. Dobra, ale wiesz, że ja obserwuję też profil twojej dziewczyny i wiem, co wy tam robicie. Mimo tego, że na twoim profilu nie ma tego, co wy tam robicie. To, co było z McDonalda, to był cały jej zestaw. Tam była tylko moja Cola Zero. Reklama podprogowa. Reklama podprogowa, tak. No dobra, czyli nie ma tutaj nic dla ciebie do jedzenia, czyli podejrzewam, że za chwilę stąd uciekasz. Czekam, aż wrócę do domu, jest niedziela. Niedziela to jest dzień, gdzie trzeba zamówić pizzę i wypić piwko. No dobra, zaprosicie nas kiedyś z Krysią? Bardzo, zapraszam, naprawdę. No dobra, dziękujemy bardzo. Nawet powiem ci tak, przychodzę tutaj do ciebie, wiem, że macie jakieś tam odżywki, ale biednie tu u was, zobaczcie, tu nic nie ma. A ja zobacz. Jedno białeczko. No. No, dobre. Ja sobie mi rękę spalił, czekaj. Drugie. Rękę mi spalił, Rafał. Dobra. Zostawię ci. Ja wiem, że nie możesz pić tego, jak oni tutaj stoją. Ja wiem, że nie możesz pochwalić. Nie możesz powiedzieć, że mam zajebistą formę. Proszę państwa. A teraz zadam wam pytanie. Tak. Czy Formotiva jest lepsza od nas? Proszę pana, czy Formotiva jest lepsza od nas? Proszę? Formotiva jest lepsza od Iron Horse'a? Czy nie? A pan jak uważa? Nie wiem. A teraz? Ale lepsza. Dobra, także wiadomo, o co chodzi. Coś powiedz mi, jak energia i dzisiejsze targi, jak ci się podobają, poziom? Po pierwsze to jestem troszkę zmęczony, bo wróciłem właśnie z Cypru, kręciliśmy program na Cyprze, ale jestem... Widać po opaleniście, widać. Jestem mega pod wrażeniem, no nie na darmo jest to nazywane te targi największe w Polsce. Mogą swobodnie się równać z największymi w Europie. Jestem mega zadowolony, każdy sportowiec znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja oczywiście, moja główna hala znajduje się obok, ale również współpracuję z Rilfabem i Masterkerem, więc muszę też tutaj być. Zapraszam na stoisko Masterkera i Real Farm. Okej, dziękuję. A teraz mi powiedz, stroje zapytamy, wiadomo, jak tamta hala to sporty walki. Powiedz mi, kiedy jakaś najbliższa walka, czy przygotowujesz się? Widzę, że trochę zwiększyłeś swoją wagę i objętość. Powiedz, jakiej wadze teraz chodzisz i kiedy jakaś najbliższa walka, jakie plany?
Ogólnie teraz, no teraz musiałem, jak widać, trochę przybrałem na masie z tego względu, że zszedłem siły maksymalnej, wchodzę w dynamikę, wytrzymałość siłową, więc najbliższy teraz start jest za 2 tygodnie na Pucharze Polski. Tak więc głównie docelowo szykuję się na FEN, który się będzie w październiku, ale to dogrywamy. Moim na razie celem jest tak samo zawalczyć w marcu na FENie we Warszawie. To jest taka pewna walka, ale chciałbym jeszcze do końca roku stoczyć te 2-3 walki zawodowe za granicą. Ale chcesz tylko Formułę K1, czy chcesz spróbować w MMA swoich sił? Dopóki nie wyzdrowię porządku z karkiem, bo mam mega problemy z karkiem. Na razie nie mogę robić parteru, nad czym bardzo ubolewam, więc zostaje mi moja źródłowa stójka, więc tego się trzymajmy na razie. To co możesz powiedzieć na motargach? Bardzo fajna inicjatywa, fajne przedsięwzięcie, bardzo dużo ludzi związanych z branżą i nie tylko, dużo kibiców, różnych partnerów, także cieszę się, że bierzemy w tym udział i na pewno w kolejnych edycjach również tutaj będziemy. Może nam chwilę opowiecie o, tak pokrótce, o waszej federacji. Pokrótce naszej federacji, 4. rok na rynku sportu walki, jesteśmy drugą siłą w Polsce póki co. Oczywiście, bo zamierzamy być kiedyś numerem 1. Łączymy walki w formule MMA z walkami w formule K1, tak zwana hybrydowa formuła. Jest przez to nasze gale są bardzo widowiskowe, nie ma nudy, jeszcze szersza gama zawodników. Nasze gale są bardzo ekskluzywne, na wysokim poziomie produkcyjnym, także z tego miejsca serdecznie zapraszam. Najbliższa gala już 14 października we Wrocławiu w hali Orbita. Rewelacja. Pozdrawiamy za Iron Horse'a. Może spróbujecie naszych produktów? Przystosowane specjalnie chętnie. Do sztuk walki. Trzymamy kciuki za Iron Horse'a. Już w ciemno polecam, że to musi być super produkt. Nasza grupa docelowa właśnie fighterzy. To oglądajcie moją najbliższą walkę, będzie knockout po właśnie tego dzień. Ja też go wyjadę z Iron Horse'a, to też mogę kogoś znokautować. Nie wiem, czy sam nie wyjdę do ringu, nie? Kto wie. I witam mojego przyjaciela Jacka Ratusznika, najbardziej utytułowany zawodnik w świecie kulturystyki aktualnie w Polsce, wznosząca gwiazda, Physic Pro. Classic Physic. Sadik ponoć trzęsie za tobą już sportkami, bo robi redukcję, a ty ciągle rośniesz. Tak naprawdę rok temu, przy okazji, gdy wygrałem zawody Arnold Classic Europe, robiłem sobie pamiątkowe zdjęcie z Sadikiem i mówiłem mu, że kiedy się spotkamy. Mówił mi, żebym próbował swoich sił i... Jacek, naprawdę dotrzymujesz słowa po prostu. Tak. Jesteś człowiekiem, którego słowo jest warte więcej niż pieniądze. Cieszę się, że tak mówisz o mnie, ale zawsze staram się robić to na 100%. Nie jesteś tytanem pracy i za to jest dla ciebie wielka piona. Poznamy się nie od dziś, tak, wiem, tak, jak dokładnie. Traktujesz sport, traktujesz go bardzo, bardzo poważnie. Jesteś jednym z najbardziej sumiennych ludzi, jakich znam w ogóle w świecie kulturystyki, a do tego zawsze jesteś uśmiechnięty. Tak, tak jak ja, ale ja lubię podjeść trochę więcej pizzy od ciebie, także może dlatego nie osiągnę. Ale spokojnie, okres masowy teraz przede mną, więc... Zjesz ze mną wreszcie pizzę? Cholera. Nakręcimy odcinek, jak jem pizzę. Nikt to nie uwierzy, powiedzą, że to fotomontaż albo białkowa pizza.